Cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Top 5 sklepów streetwearowych przez internet. Czyli będę wam pokazywał kolejne sklepy, które dzisiaj na ten odcinek wybrałem, w których możecie po prostu kupować markowe ubrania lub buty przez internet. Na początku chciałem wam powiedzieć, żebyście zostawili oczywiście tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale i żeby mnie motywować do dalszej pracy na YouTubie. Także co, ja już przechodzę do pokazywania wam tych sklepów i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, pierwszym sklepem, w którym ja oczywiście też kupuję i kupowałem już od bardzo dawna, to jest sklep oczywiście Answer. Macie tam obuwie, akcesoria, odzież, bardzo, ale to bardzo dużo, ogólnie macie tam tego właśnie obuwia, jak i akcesoriów oraz odzieży. Zresztą pewnie wam się teraz wszystko wyświetla, więc naprawdę są tam też często promocje, dosyć przystępne ceny macie, to w zależności oczywiście od marki, wiadomo, ale myślę, że no nie jest aż tak źle, jak na niektórych innych stronach, bo na niektórych po prostu stronach są te po prostu ciuchy lub te obuwie nawet o wiele, wiele droższe, a tu naprawdę nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o materiał ciuchów, czy nawet tego obuwia, czy jakichś tam akcesorii, to właśnie wam powiem, że naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam, ponieważ są mega te materiały tych ciuchów i obuwia i tak dalej, więc to naprawdę mega, mega wam polecam ten sklep. Zresztą tak jak mówię, ceny są przystępne, jeżeli chodzi właśnie o to wszystko na tym sklepie i oczywiście wysyłka również jest też szybka, także jak coś, to mega wam polecam właśnie sklep Answer. Moi drodzy, drugim sklepem jest sklep Super Sklep. Tak, dokładnie. Sklep Super Sklep, tak się nazywa. Znajdziecie tam również ubrania streetwearowe, również obuwie streetwearowe, również akcesoria streetwearowe. Macie nawet tam obuwie na narty lub po prostu takie, wiecie, zimowe, ale takie, jak to teraz niektórzy noszą, ale bardziej to noszą kobiety. Takie mega, ale to mega ocieplane obuwie zimowe. Zresztą teraz wam się wszystko też wyświetla również. Myślę, że również ceny są przystępne. Ja też kupowałem tam kilka razy. Aktualnie już tam nie kupuję, ponieważ no, mam jakieś tam swoje wybrane sklepy, w których po prostu ja kupuję i na razie na Super Sklepie nie kupuję, ponieważ tam są bardziej takie marki jak Thrasher, Prosto i tak dalej. A ja teraz bardziej patrzę na Tommy Hilfiger i Boss i inne takie. A tam no, chyba takich nie ma z tego co kojarzę, no, chyba że wprowadzili ostatnio, ale tego nie wiem, ponieważ już od jakiegoś roku nie obserwuję tego sklepu i nie kupuję po prostu na nim, ale kupowałem bluzę z Thrashera, koszulkę z Thrashera i jeżeli chodzi o materiał, również wam polecam i również polecam sklep, Super Sklep po prostu, ponieważ nie dosyć, że jest to polska marka, to naprawdę mają, mówię, te ceny przystępne, materiał i jakość wykonania tych ciuchów, jak i obuwia i akcesoriów również jest mega, ale to mega spoko. Trzecim sklepem, który wam teraz pokażę, jest oczywiście sklep, dobrze wam wszystkim chyba znany, sklep Snipes. Również macie tam obuwie, akcesoria, odzież. Również ceny są bardzo, ale to bardzo spoko. Również są często promocje, zresztą tak jak na Super Sklepie, czego nie dodałem. Także naprawdę macie tam przystępne ceny, materiał i jakość wykonania również są bardzo, ale to bardzo na wysokim poziomie. Pewnie sklep Snipes widzieliście kilka razy albo nieraz w jakiejś danej galerii w waszym mieście lub po prostu w mieście obok gdzieś was. I no naprawdę, jeżeli chodzi o odzież i o obuwie, to mi się wydaje, że oni mają większy wybór niż na przykład Sizeer. Także naprawdę ja kupowałem tam też również buty i chyba jakąś torebkę z Nike'a.
Więc naprawdę mega, ale to mega Wam polecam. No i co mogę tutaj więcej o nim powiedzieć? Chyba wszystko wymieniłem, to co miałem wymienić o tym sklepie, więc naprawdę mega, ale to mega również polecam. Czwarty sklep to jest oczywiście Urban City. Moi drodzy, słuchajcie, ja na Urban City oczywiście również kupowałem ciuchy, ale to kupowałem bardziej takie marki jak Prosto. Nie wiem, czy oni mają tam Treshera, ale coś mi się kojarzyło, że mieli. Nie wiem, czy teraz mają, ale również mają obuwie, akcesoria i odzież. Tylko że oni mają już bardziej takie marki, wiecie, trochę inne, że tak powiem, ponieważ nie mają takich marek jak Tommy. Nie wiem, czy mają Nike'ach. Chyba nie mają, aczkolwiek nie wiem, nie patrzyłem dokładnie, bo już też od dawna tam nie kupuję, ale kupowałem jakieś tam ciuchy, żeby nie było. Ale no, jeżeli chodzi o jakość i materiał, również mega, ale to mega spoko. I no naprawdę wszystko jest ok. Tylko no mówię, tylko mają moim zdaniem tych marek trochę mało, a ceny są dosyć przystępne, jak na dzisiejsze czasy. No i w sumie to nie wiem, co jeszcze mogę o tym powiedzieć. Pamiętam, że kiedyś kupiłem chyba piórnik do szkoły z Urban City, bo oni nawet tam mają piórniki szkolne. To nie dosyć, że dostałem piórnik, to jeszcze dostałem chyba za darmo z 5 par jakichś skarpetek czy czegoś. Także no naprawdę mega, ale to mega, polecam również. I oczywiście link do tego sklepu, jak i również innych sklepów macie w opisie, więc możecie po prostu sobie wejść i sprawdzić, co tam są za marki, bo ja już naprawdę nie pamiętam, jakie marki są na Urban City. Także możecie sobie po prostu wejść i zobaczyć i obczaić tam wszystko. Dobra, piątym sklepem, czyli ostatnim, jest sklep, myślę, że wszystkim, ale to wszystkim znany. Jest to sklep Granite Point, czyli moim zdaniem no, najdroższy sklep streetwearowy w Polsce. No, ja akurat tam nigdy, ale to nigdy nie kupiłem nic, ale stwierdziłem, że dam wam go do filmu, ponieważ no po prostu, żeby uzupełnić, wiecie, te 5 sklepów, to stwierdziłem, że dam sklep Grey Point właśnie do tego filmu, ponieważ moim zdaniem oni mają bardzo fajne ciuchy i obuwie i w ogóle wszystko mają fajne. No tylko mówię, no te ceny są po prostu no dosyć drogo mają, no bo wiadomo, tam są marki typu Supreme, nie wiem, czy Balenciaga też mają, ale chyba mają. No Nike macie, Jordana też macie, ale to już wiecie, takie z wyższej półki bardziej. Macie też Trapstara. Ja szczerze wam powiem, że chciałem z Grey Pointa kupić chyba bodajże koszulkę Suprema, po prostu z jakimś tam nadrukiem czy z czymś. No ale ona tam wtedy kosztowała, znaczy no nadal chyba tyle kosztuje, około 300 albo 400 zł. Więc no stwierdziłem, że no na razie po prostu nie kupię, ponieważ wiecie, ja się kiedyś jarałem tymi takimi markami właśnie jak Supreme i tak dalej, ponieważ gdzieś tam podpatrzyłem u kilku raperów, że oni to nosili, influencerów, ale stwierdziłem, że no to jest jednak trochę za drogie i nie chcę aż tyle może wydawać na koszulkę i po prostu wiecie, zacząłem wchodzić w te marki takie jak Tommy Hilfiger, jakieś tam na promkach, czy po prostu nawet jak były nowe, to były dosyć tanie, więc po prostu no stwierdziłem, że na razie jest Suprema albo po prostu nawet Strapstara, bo Strapstara też chciałem dresik sobie kupić, że na razie po prostu nie będę tego kupował, bo no ja mam tak zawaloną, wam powiem szczerze, szafę ciuchami, że mi już się one po prostu nie mieszczą i bym musiał chyba większą szafę kupić naprawdę. Zresztą pewnie widzieliście to na LPU. Teraz kilka rzeczy jeszcze mi właśnie doszło, więc niedługo też będzie z tego haul zakupowy na moim kanale. Ale no po prostu stwierdziłem, że no na razie nie chcę tyle wydawać na jakąś koszulkę po prostu albo na jakiś dresik z Trapstara. Może kiedyś, jak nabiorę na to chęć, to sobie po prostu kupię. Ale póki co, to no, nie mam takiego marzenia, o, że tak powiem. Ale jeżeli chodzi o jakość i o w ogóle o same marki, o to wszystko, no to z tego, co słyszałem, to ludzie, jak kupowali w Greenpoint, no to naprawdę chwalili ten sklep i w ogóle te ciuszki.
Oni tam widziałem też na ich kanale, że ktoś u nich kupował, to właśnie ładnie wam wszystko zapakują. Więc no, mało jest takich sklepów, chyba co wam ładnie wszystko zapakują i wam wszystko zrobią. No więc naprawdę tutaj wielki props dla nich. I oczywiście też będziecie mieli link do ich sklepu w opisie. I chciałem jeszcze zaznaczyć, że te sklepy, które wam teraz podaję, to oczywiście nie jest żadna współpraca, ani reklama, także nie musicie się nic tutaj martwić. Ja tylko po prostu robię to z własnej chęci i żebyście po prostu wy wiedzieli, w jakich sklepach możecie kupować, które są po prostu legitne i oryginalne. Także no mówię, ja w Greenpointzie nigdy nie kupowałem. Jeżeli coś kiedyś kupię i nagram z tego haul zakupowy, to wam powiem, ale z tego co wam mówię, z tego co słyszałem, to naprawdę, jeżeli chodzi o jakość i o to wszystko, jest naprawdę na propsie. Także mogę w sumie również też polecić. Także co? Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć.